Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo, 28 lutego minęła 79. rocznica zbrodni popełnionej na ludności polskiej w Hucie Pieniackiej. Przypomnę, 28 lutego 1944 oddziały SS Galicjan i ukraińskich nacjonalistów zamordowały większość mieszkających tam Polaków. Szacuje się, że to było, mogło być od 1200 do 1500 osób. Obchody tej tragicznej rocznicy organizowane przez Stowarzyszenie Huta Pieniacka rozpoczęły się w tym roku we Wschowej, w miejscu zawiązania i siedziby organizacji. Kontynuowane były potem w Warszawie. Ważnym elementem obchodów tej bolesnej rocznicy było spotkanie ocalałych z Huty Pieniackiej i potomków, podczas którego Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęło akcję pobierania od krewnych ofiar zbrodni materiału porównawczego do badań genetycznych. Obecny na uroczystościach wiceprezes Instytutu, profesor Krzysztof Szwagrzyk, poinformował, że działania Instytutu związane z pobieraniem materiału genetycznego są wstępem do prac ekshumacyjnych. Mówił też, że mamy już zidentyfikowane miejsca, gdzie należy szukać ofiar. Bardzo serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu Huta Pieniacka, które od lat czci pamięć bestialsko zamordowanych Polaków na Wołyniu. Szczególne wyrazy uznania kieruję do pani prezes Małgorzaty Gośniowskiej-Koli za kultywowanie pamięci w imię słów. Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Dziękuję za możliwość spotkania, za wspólną modlitwę, za szczere rozmowy oraz słowa wsparcia dla mojej pracy, wieloletniej pracy na Ukrainie, jakie usłyszałam od rodzin z Huty Pieniackiej. Wierzę, że gdy tylko względy bezpieczeństwa pozwolą, rozpoczniemy prace ekshumacyjne i identyfikacyjne. Takie zapewnienia mamy ze strony ukraińskiej. Pomagamy Ukrainie brutalnie zaatakowanej przez Federację Rosyjską, bo to nasza wspólna wojna. Ale nie zapominamy o obowiązkach wobec ofiar, wobec naszych rodaków. Należy im się godny pochówek w poświęconej ziemi, a ich rodzinom miejsce, gdzie będą mogły postawić znicz, odmówić modlitwę za spokój ich dusz. Święty Jan Paweł II 26 czerwca 2001 roku we Lwowie powiedział: niech przebaczenie udzielone i uzyskane rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności. Niech te słowa będą dla nas wszystkich drogowskazem. Dziękuję bardzo.